Cześć, Fed z tej strony. Jesteśmy po prezentacji Dying Light The Following i o naszych wrażeniach, które przedstawimy Wam wraz z Mortiverem, powiemy w oddzielnym materiale. Natomiast jest z nami producent gry Tymon Smektałan. No i pierwsza rzecz, jak fabularnie osadzony jest dodatek i w ogóle jak dla graczy, którzy znają podstawkę, rozpoczyna się? Okej, to jest rzeczywiście ostrzeżenie, które jest zupełnie nowym, oddzielnym rozdziałem historii Kyla Crane'a. Ale zaczyna się w miejscu, które ludzie znają, zaczyna się w wieży, w tym głównym hubie, który poznawaliśmy w podstawce. Wydarzenia The Following dzieją się po wydarzeniach z tej podstawowej części i opowiadają historię pewnego kultu, który rezyduje, znajduje się na zupełnie nowym obszarze i członkowie tego kultu zdaje się, że są odporni na epidemię zombie. Dlaczego są odporni? Czy mają lekarstwo? Czy może jest za tym jakaś większa tajemnica? Tego musimy się dowiedzieć. Kyle Crane chce się tego dowiedzieć, bo ma nadzieję, że to pomoże też jemu i jego ludziom. No i trafię na ten nowy obszar. Tam na początku nie za bardzo ktokolwiek chce z nim rozmawiać. Jego zadanie jest takie, żeby zdobyć zaufanie tych lokalnych ludzi, tego, członków tego kultu, żeby oni wpuścili go do swojej grupy i być może wtedy zdradzili mu, jaka jest tajemnica. Trafiamy w tej chwili do oddzielnego obszaru umiejscowionego poza Haran. Pytanie, jako względem obszaru jest to duży teren i czy bardzo mocno różni się względem tego, co było w podstawce? To jest obszar bardzo duży, ogromny wręcz. To jest obszar tak duży, jeśli chodzi o kilometry kwadratowe, jak cała nasza podstawowa gra. Jeśli chodzi o czas rozgrywki, to mówimy co najmniej o 10 godzinach, żeby po prostu przejść to rozszerzenie. A jeśli ktoś będzie chciał je wymaksować, przejść do końca, zobaczyć wszystko, to spokojnie wystarczy mu na 20 albo i więcej godzin. I ten obszar znacząco różni się od tego, co gracze znają z podstawki. To nie jest już przestrzeń miejska, to jest przestrzeń taka, można powiedzieć, rolnicza, podmiejska, dużo jest pól, dużo jest płaskich przestrzeni. To dlatego, że wprowadzamy nową mechanikę w The Following. To jest mechanika prowadzenia pojazdów. Gracze będą mogli prowadzić pojazdy, przejeżdżać zombie przy użyciu tych pojazdów i to wymusiło pewne zmiany. No właśnie, bo jedno z pytań, które mieliśmy zadać, dotyczy właśnie pojazdów. Czy one są tylko dodatkiem, czy też bardzo mocną częścią misji, które będziemy wykonywać? Jeśli chodzi o rozszerzenie, to pojazdy są właściwie takim głównym bohaterem tego rozszerzenia. Mamy całą bardzo zbudowaną mechanikę gameplayową wokół tego. Gracze mogą jeździć tymi pojazdami, przejeżdżać zombie, ale też będą w stanie rozwijać te pojazdy, sprawić, że będą jeździły szybciej, że będzie się je lepiej prowadziło, że będą lepiej lądowały po dużych skokach, a także dodawać do nich różnego rodzaju gadżety, które uczynią z nich bardziej efektywną broń przeciw zombie, czyli kolce, reflektory, takie belki z przodu, które pozwalają mocniej uderzać przeciwników. Dużo tego jest. Więc na pewno pojazdy są głównym daniem w tym rozszerzeniu. Okej, no i pytanie, bo też pojawiło się ono w czasie tego, jak graliśmy w ten dodatek. Czy te modyfikacje są stałe, w sensie na zasadzie takiej, że zawsze te modyfikacje, które gracze sobie wprowadzą, są dostępne dla nich, czy to jest raczej konieczność przenoszenia jednego pojazdu? Różnie to działa w grze, to znaczy jeśli masz takie ostrzeżenie jak te swoje bronie, nazwijmy to bronie czy gadżety, to one są już dla Ciebie, możesz sobie z nimi robić co chcesz, zawsze kiedy będziesz jeździł po ich zainstalowaniu będziesz mógł z nich korzystać. Natomiast jest też cała mechanika z tym związana taka, że te części mogą się zniszczyć, trzeba je naprawić, czasem trzeba je wymienić, czasem szukasz lepszych części, żeby Twój samochód lepiej jeździł, więc tutaj jest bardzo dużo zabawy, takiej zabawy survivalowej, eksploracyjnej, ekonomicznej. Myślę, że gracze, którzy szukają trochę więcej głębi w rozgrywce, na pewno to docenią. No właśnie, bo pytanie, model jazdy jest bardziej rekidowy, nie jest dość mocno ten. Jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o wykorzystanie pojazdu, jego niszczenie się i tak dalej? To są troszkę dwie różne rzeczy. Model jazdy jest taki arcade'owy, zręcznościowy, dlatego że Dying Light to jest gra akcji. My nie robimy nowego Colina, tylko robimy grę o zombie, w której można wykorzystać pojazdy. Natomiast nie zmienia to faktu, że te pojazdy się niszczą, trzeba o nie dbać, trzeba je naprawiać, bo Dying Light to gra survivalowa i to było dla nas bardzo ważne, żeby ten element gry zachować. No i początek tego dema, który mieliśmy tutaj okazję zobaczyć, nowa broń, mocno requestowana przez fanów. Jak to wygląda w przypadku właśnie rozszerzenia? Wiesz co, całe rozszerzenie właściwie jest takim podziękowaniem od nas dla fanów i też spełnieniem marzeń tych, które fani mieli. My oczywiście część tych rzeczy planowaliśmy, o części wiedzieliśmy, że chcemy je w końcu wprowadzić do Dying Lighta,
Natomiast okazało się, że bardzo dużo ludzi chce kuszę, wiadomo, Walking Dead, kusza i tak dalej, więc ta kusza się pojawia. Z tą kuszą będzie wiele zabawy, będzie można też ją modyfikować te bełty, którymi strzelasz. Oprócz tego pojawią się też bronie palne, gracze też bardzo chcieli sobie postrzelać, więc będą mogli sobie postrzelać również w ostrzeżeniu. I oprócz tego pojawią się też nowe bronie melee, bronie adekwatne do tej przestrzeni, w której to się dzieje, czyli takie z takim smaczkiem wiejskim. Pytanie dla, jakby skierowane do graczy, którzy grali w podstawową część. Jak dużo z tej naszej oryginalnej postaci jest przenoszone? Pytam tutaj m.in. o poziom doświadczenia, czy jest podnoszony? Wszystko jest przenoszone z podstawowej wersji gry, czyli jeśli ktoś nie wymaksował postaci, będzie mógł ją wymaksować. Jeśli ktoś wymaksował, dostanie nowe umiejętności, które będzie mógł zdobyć w rozszerzeniu. Dodatkowo pojawia się cała nowa jakby wektor rozwoju, całe nowe drzewko rozwoju związane z pojazdem i z możliwościami interakcji między graczem a pojazdem. Także jeśli ktoś lubi levelowanie, znajdzie go mnóstwo w Dying Light The Following. Okej, a jeżeli chodzi właśnie na przykład o osoby, które nie wymaksowały jeszcze postaci, jakaś możliwość jakby resetowania skilli i tak dalej jest przewidziana? Czy... Nie ma takiej możliwości. No, to jest ta sama postać. Tak. Ten sam Kyle Crane trafia w nowy obszar, więc to jest twój Kyle Crane. Natomiast tak jak mówię, jeśli nie wymaksowałeś tej postaci, będziesz mógł sobie ją rozwinąć. Nowe umiejętności przydatne na tym obszarze wprowadzamy na tyle szybko, że nie będziesz potrzebował gdzieś szukać ich gdzie indziej. Tyle. Okej, okay, i pytanie o formę dystrybucji, bo dowiedzieliśmy się, że jest ona niejako związana z Season Passem. Mm-hmm. Dying Light The Following jest to rozszerzenie, które wymaga podstawowej gry do zabawy. Jest to rozszerzenie, które w związku z tym będzie dystrybuowane cyfrowo, choć być może jeszcze te plany się zmienią. Jest to rozszerzenie, które dla wszystkich posiadaczy Season Passa będzie za darmo, czyli jeśli ktoś ma Season Passa, kupił go sobie wcześniej, albo nawet kupi teraz, dostaje The Following za darmo. To jest kolejna rzecz, której chcemy się odwdzięczyć fanom za to, że Dying Light odniósł tak duży sukces. Jaka będzie cena The Following dla ludzi, którzy nie mają Season Passa w Polsce? Jeszcze nie wiem. W Europie będzie to 15 euro. No pewnie będziemy starali się znaleźć jakieś takie rozwiązanie, które pozwoli polskim fanom kupić to rozszerzenie w jak najlepszej cenie. I kiedy możemy się spodziewać premiery? O tym jeszcze nie mówimy, musimy sobie coś zachować na najbliższe tygodnie, miesiące, natomiast to będzie już niedługo. Już rozszerzenie jest w na tyle dobrym stanie i na tyle zaawansowane, na tyle zbudowane, że nie trzeba będzie dużo czekać na nie. Okej, dziękuję. Dzięki.